od początku mieliśmy taki pomysł, żeby skorzystać z Jani Cyfrowej, bo jechaliśmy ze znajomymi na weekend, taki pierwszy weekend poza domem z córką. No i nie wiedzieliśmy, jak to będzie, a jechaliśmy na Mazury na 3 dni, żeby spędzić w urokliwej takiej mieścince jeden weekend. I boiliśmy się trochę tego, że po prostu cały czas trzeba będzie do niej chodzić wieczorem, a tam jest taka wyranda poza domkiem, w której spędza się wieczory i obawialiśmy się, że będziemy musieli biegać tam co 15 minut, czy co 10 na zmianę, żeby zobaczyć, czy akurat się nie przebudziła. A dzięki temu po prostu mieliśmy podgląd cały czas. Wiedzieliśmy, że jeżeli włącza się urządzenie, to trzeba do niej iść, a tak to po prostu co jakiś czas zerkaliśmy, czy jest wszystko ok. Dziecko spało oczywiście w domu, a my byliśmy oddaleni o całą długość podwórka, o dwie ściany, bo jedna ściana domku i potem ścianka werandy. Na samej werandzie, jeszcze po zamknięciu drzwi, zasięg łapało przy oknie. Jakość audio bardzo dobra, bardzo wyraźna, głośna, także nawet gdybyśmy zasnęli tam w pokoju obok, to na pewno urządzenie nas zbudzi, bo no, jest bardzo wierne, także doskonale można sylaby wręcz powtarzać z tym, co tam dziadzia sobie gaworzy. Także tutaj bardzo, bardzo fajnie. Obraz również dobry, szczególnie oczywiście zazwyczaj korzystamy w ciągu nocy, tak, to jest ważne, że ma ten tryb nocny, noktowizyjny, czy faktycznie fajnie widać, także widać jak się rusza, czy tam, czy ręką, czy czymś, czy się trochę przy... Tam, no, widać sporo szczegółów, tak, jak w noktowizorze, ale naprawdę tak w fajnej rozdzielczości. Urządzenie jest bardzo proste w obsłudze, intuicyjne, trzy przyciski tam, czy cztery na krzyż, także trudno się pogubić, z podłączeniem nie ma żadnych problemów, urządzenie się automatycznie łączy. Nie trzeba dużo miejsca, wystarczy po prostu znaleźć jakiś fragment, kąt, żeby akurat był dobre ujęcie na człowieka małego, śpiącego i wszystko widać. Tam jest coś takiego, jest taka możliwość włączania kołysanek. To jest, ten guzik jest właściwie zaraz pod guzikiem, gdzie się przełącza tryby tej maszynki i dosyć łatwo można przez pomyłkę go wcisnąć, szczególnie jak się chwyta prawą ręką, to akurat palce tam się układają, także zdarzyło nam się przez pomyłkę to odruchowo włączyć i wtedy oczywiście jak dziecko śpi, mu się włączy kołysanka, to się budzi. Także to konstrukcyjnie może ten guzik fajnie by było, gdyby był gdzieś indziej, ale i tak sobie z tym jakoś radziliśmy. I związane z tym jest też to, że byłoby w ogóle super, gdyby tam był tryb taki radiowy, tak? Słuchawkowy, czy jak to tam nazwać, tak? Żeby można było mówić walkie-talkie, ja na to mówię, że po prostu żeby to było walkie-talkie, że można było do tego mówić, bo czasami właśnie dźwięk głosu rodzica znacznie lepiej wpływa kojąco na jak się dziecko przebudzi, niż kołysanka. Także gdyby miało jeszcze taką funkcję, to by było już właściwie szczyt marzeń, tak? To zmienia totalnie jakość życia, tak, na wyjeździe. W domu podobnie, jeżeli ma się takie warunki, że na przykład dziecka nie byłoby słychać za bardzo, albo trzeba zamknąć drzwi, które świetnie trzymają dźwięk, no to tak samo, po prostu bardzo fajna sprawa i naprawdę ułatwia, tak, poprawia jakość. No.